Dialogi w połowie drogi. Żeby zrozumieć. Żeby usłyszeć. Po to, żeby się spotkać. Tak gdzieś pomiędzy. Tak gdzieś w połowie. Dialogi w połowie drogi. Witamy serdecznie. Ewa Skrabacz. I Wojciech Ziółek. Ostatnio rzeczywistość przyniosła nam bardzo trudny temat. Dziś jest bardzo podobnie. Tak jest. I zdarzało mi się tu nieraz mówić, że powiem jak ksiądz. I teraz też właśnie jak ksiądz, jako ksiądz chcę zacząć. W związku z publikacją tych artykułów w Rzeczypospolitej autorstwa panów Krzyżaka i Litki, a dotyczących ujawnionych przypadków wykorzystywania seksualnego przez ludzi Kościoła, w sensie przez księży, przez jakichś bliskich współpracowników. No bo po przeczytaniu tych artykułów to powiem tak, że tak jakby się grunt pod nogami usunął, prawda? Jako ksiądz to mówię, ale też jako katolik, który w tym kościele przecież już 60 lat żyje, w tym konkretnym, w kościele katolickim w Polsce. I jest to na tyle takie bolesne doświadczenie, że przez ostatnie dni, prawda, no trudno mi tak jakoś myśleć spokojnie o czymś innym. Trudno nie myśleć o tym, prawda? Mm-hmm. A tak sobie myślę, dobrze, że skoro u mnie to jest takie doświadczenie tego, że usunął się grunt pod nogami, to co dopiero mają powiedzieć ci, których to dotyczy bezpośrednio, dla których to jest jakimś wspomnieniem, dla których to jest kolejnym rozdrapaniem rany, dla których to jest dotknięciem czegoś niesamowicie bolesnego i ile lat oni już żyją bez gruntu pod nogami, prawda? Bo to w tych wypadkach jest żywa historia. No właśnie, wciąż żywa, zapewne niezabliźniona i tak jak mówisz, w takich momentach wręcz rozdrapywana. Akurat te teksty, podobnie zresztą jak pierwszy film Sekielskich, Tylko nie mów nikomu, zastały mnie na wyjeździe. Akurat miałam taki czas wyjazdowy i wtedy pamiętam, że ten film oglądałam jadąc pociągiem, więc ciągle gdzieś tam zrywało połączenie, no bo to wiadomo jak jest w trasie. No ale właśnie, jakieś takie przekonanie było, że to trzeba zobaczyć i choć trudno się oglądało, bardzo trudno, to była w tym jakaś taka powinność, jeśli tak mogę powiedzieć. I teraz ten tekst, czy te teksty, te materiały, o których wspomniałeś, redaktorów Krzyżaka i Litki, no ja bym zresztą nie porównywała tych materiałów z filmem Sekielskich. Tu jednak mamy przede wszystkim takie rzetelne badania archiwalne. Tam jednak było trochę przestrzeni dla takiego autorskiego też pokazania tematu. Ten film był taki przełamujący, bo to było no pierwsze. Tak, inną, no to inną funkcję miało, ale też inna forma, prawda? Tutaj mamy po prostu kwerendę naukową, więc to też jest inny materiał. Ale tutaj też właśnie czytałam trochę w pociągu, trochę jeszcze przed podróżą. No tu nie zrywało połączenia, bo to był tekst pisany, ale ja zrywałam z tym połączenie, bo czytałam to na raty po tych ponad 100 historii, a przecież gdyby to liczyć liczbą ofiar, to zdecydowanie więcej historii. No trudno sobie przeczytać tak o, jak jeden tekst, jak jakąś jedną opowieść. Bardzo trudno. A zdecydowanie więcej historii również dlatego, że przecież to są tylko przypadki, które no, zostały udokumentowane, bo właśnie znalazły finał na wokandzie sądowej, bo znalazły finał w jakiejś tam obróbce przez milicję czy przez SB. A ile było takich, o których
nikt nie wie poza tymi skrzywdzonymi. To, co mnie tam najbardziej, tak, pierwsze to właśnie tak jak mówisz, ta niekończąca się lista, prawda, że tak przewijasz i przewijasz i kolejny numer, i kolejna sprawa, i kolejny ból, kolejna tragedia, ale też, że nikt, jak tam w tym opracowaniu potem piszą, że w żadnym wypadku, przypadku nie było zaproponowanej pomocy, nikt się nie zajął tymi ofiarami. Tak, To było. powiem szczerze, że to jest szokujące, bolesne, zawstydzające, bo jakkolwiek i zawsze to trzeba przywoływać, jeżeli chcemy być uczciwi i nie ahistoryczni w tym podejściu, no, trzeba przywołać inny poziom wiedzy dotyczący w ogóle psychologii człowieka, seksualności, samej pedofilii, skutków. I tak dalej, i tak dalej. I jasne, że trzeba. Ale to w żaden sposób nie jest w stanie wytłumaczyć tego przerażającego znieczulenia, takiego niedostrzegania ofiar. Ja rzeczywiście, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym powiedziałam, bo uważam, że tego wymaga też uczciwość. To nie jest rozmywanie, to nie jest niuansowanie. To jest uczciwy element też spojrzenia na to, ale to w żaden sposób nie tłumaczy mi, jak mogło tak być, że rzeczywiście tam nic nie ma o ofiarach, że do nich się nikt nie zwrócił, nad nimi się nikt nie pochylił. No a Co co z dalej? tym zrobić? Tak, co dalej? Co. Ja tak sobie myślę, że najpierw to dobrze, żeby było to, co jest w tej chwili. Co czujemy w tej chwili, czyli żeby bolało, żeby zawstydzało, żeby przerażało. Myślę, że to jest potrzebne. I ja bym może nawet za szybko nie szła od razu dalej, żeby to poczuć, żeby się tym naprawdę przejąć, żeby tego nie potraktować jak, no właśnie, sprawę do załatwienia. Tak, żeby bolało, żeby to poczuć. Przez te dni, jak tak sobie myślałem, coś, co mi tak przyszło samo do głowy, mam w moim Piśmie Świętym od dawna taki podkreślony tekst w Księdze Daniela w trzecim rozdziale, który mówi: Panie, oto jesteśmy najmniejsi spośród wszystkich narodów. Oto jesteśmy dziś poniżeni na całej ziemi z powodu naszych grzechów. Mam napisane tam na boku, taką notatkę sobie zrobiłem, że to jest o towarzystwie. No właśnie, i że to są takie potrzebne rzeczy, żebyśmy za bardzo w jakąś pychę nie wpadali. Ale pycha to jest teraz akurat najmniejszy problem. Wspominam o tym tekście, bo myślę, że w odniesieniu do tego, co powiedziałaś, że niech boli, to takie upokorzenie jest bardzo ważne. I tam jest jeszcze drugi tekst, drugi werset, który mnie bardzo porusza, że wszyscy ci, co wyrządzają krzywdę Twym sługom, niech doznają hańby, niech ich wstyd okryje, pozbawi wszelkiej siły i mocy, a potęga ich niech będzie skruszona. I to nie jest przeciwko komuś, to nie jest przeciwko, nie wiem, biskupom, księżom, choć oczywiście tutaj trzeba się domagać sprawiedliwości, ale tam jest napisane: niech oni poznają, że tylko Ty jesteś Panem Bogiem, pełnym chwały na ziemi. Że tego nam potrzeba. To jest taka rana w Kościele, która dopóki się nie zabliźni, to będzie z nas uchodzić życie. A żeby się zabliźniła, to musi być oczyszczona najpierw, czyli rzeczywiście trzeba ją pokazać, trzeba ją zobaczyć. Tak. Właśnie, no na tym polega proces leczenia, prawda? Że nie ukrywamy ran, udajemy, że ich nie ma, tylko jakkolwiek to bolesne, to trzeba tam powycinać, zalać jakimiś dezynfekującymi środkami
I znowu wracam do tego, że to jest bolesny proces, i znowu naprawdę zawsze będę też przywoływać te wszystkie obiektywizujące też refleksje, dane, informacje, to co wiemy, że dobrze, no Kościół to nie jest jedyne środowisko, prawda, że to nie jest tak, że ksiądz równa się pedofil i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie można tego przeciwstawiać temu, że trzeba się zmierzyć z tym, co jest w naszej wspólnocie, co nas dotyczy. I żadne statystyki, choćby się okazało, że w innych środowiskach jest 5 razy więcej, tak. Co to zmienia, prawda? Co to Tak, zmienia? Tak, tak. No i ta rana to jeszcze właśnie, skoro ma się zabliźnić, to co ksiądz Krzysztof Grzywocz często mówił o tym zabliźnieniu, że żeby się zabliźniło, że po to jest rana, żeby się zabliźniła. Czyli żeby z tego, co jest rozdarte, żeby się stało jedno, ale żeby się to stało, to musi to być bez takiej agresji. I to mówię do siebie, to żebym nikogo innego poza sobą nie obwiniał, nie oskarżał, bo tak nieraz myślę, że to jest też przeszkodą. Ja bym tu Tak? powiedziała, że... Bo zaraz mogą się odezwać głosy, no tak, no ale ja nie krzywdziłam nikogo, ja nie krzywdziłem nikogo, to nie ja i tak dalej. Ja bym to raczej tak rozszerzyła, że no właśnie, że to nie oni, w sensie gdzieś na zewnątrz, poza, tylko że to nas dotyczy, bo to jest nasz Kościół. I w tym znaczeniu, w tym sensie mnie to też dotyczy. Dobrze, ja takiej krzywdy nikomu nie wyrządziłam. Natomiast, no co to zmienia w tym, że to jest mój Kościół i mnie to dotyka i ma mnie dotykać i mnie to dotyczy i to jest fakt. Pełna zgoda. I jeśli tak o tym wszystkim sobie myślałem w tych dniach, to tak sobie myślałem też, że to są, mówiąc o ludziach skrzywdzonych, to są męczennicy, to są młodziankowie, których świętujemy tam właśnie po Bożym Narodzeniu, że to są ci ludzie, którym zabrano życie, których bliscy płaczą jak Rachel. I może tym skończmy. Niech boli, bo być może ten ból to jest jedyna naprawdę ludzka reakcja, która jest teraz potrzebna, a której we wszystkich tych przypadkach zabrakło. Niech boli, bo to znaczy, że jakoś jesteśmy, żeśmy nie zostawili, że jesteśmy razem.